12 września 1919. Do Suwałk przybył Józef Piłsudski. Witały go tłumy mieszkańców na czele z prezydentem miasta Adamem Modlińskim. Drugiego dnia wizyty uczestniczył we mszy świętej przy kościele świętego Aleksandra, a po niej wręczył sztandar 41. suwalskiemu pułkowi piechoty. W Resursie Obywatelskiej odbył się obiad, w czasie którego naczelnik wzniósł toast i wypowiedział znamienne słowa: dzisiaj ziemia wasza jest wolna.